Nowa limitowana kolekcja ubrań i gadżetów RecordMe jest już dostępna. Przejdź na kamerzysta.store lub kliknij link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. Karinka, ale ty na pewno chcesz zacząć odcinek? A dlaczego nie? Jesteś pewna, że jesteś dobrą prezenterką? Jestem znakomitą prezenterką. O, ja raczej bym w to powątpiewał, no ale dobra, dam ci szansę. Witajcie kochani na kanale Kałuś. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak trenuje hejter 69 do pojedynku z... Wiemy wszyscy kim, nie będziemy nikogo promować. Także zapraszam państwa do oglądania. Gdzie subskrypcje? Subskrypcje. Tutaj i tutaj. A nie. Tu i tu? Nie, musisz powiedzieć tak ładnie. Zamów ich, do końca wakacji mamy być 1 000 000 subskrypcji. Kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Kałuś, to taki sam czerwony przycisk, ciśnijcie tam na dole. Okej, czyli ty zostajesz prowadzącą dzisiejszego odcinka, tak? Prowadzącą tego kanału. Nie. Ale naparza. Dobra chłopaki, dzisiaj nagramy wasz trening. Nie będę żadnych treningów przeciwnikowi pokazywał. Ja sobie trenuję dla siebie, tak? I mój trener na kanale zostaje, nie? Dzisiaj. Że słucham? A co ty głuchy jesteś? Że on zostaje u nas na kanale, tak? Tak, bo to jest mój trener. Przecież ty nawet nie wiesz, ile on nam krwi przelał. Złej krwi. Jesteś niepoważny, że on ma zostać na kanale. Ja nie wiem, jak ty sobie wyobrażasz dwie osoby z rodziny Violi na kanale? Dwie Viole to jest za dużo. Dobra, no to co ma zrobić, żeby zostać? No? Nie ma opcji takiej. Znaczy mi się wydaje, że można dać mu szansę. Ale czego szansę? Nie. No bo on nie trenuje. Ale ja jestem dzisiaj prowadzącą i to ja decyduję. Że słucham? No tak. Właśnie. Czyli co, ty jesteś prowadzącą i będziesz decydować o tym, masz w dzisiejszym odcinku zdanie. Cieszę się, że tylko w tym odcinku. I chcecie mu dać szansę? Ale tak. On jest ogólnie normalny. Najnormalniejszy z nich wszystkich, prawda? Był taki najbardziej przyzwoity. Do czasu. Ostatnio mnie oszukałeś. Dobra, weź się ogarnij, człowieku. Właśnie, a poza tym tak mówił. Pamiętasz to? Te słowa z twoich ust? Nie uważam, że to jest dobry pomysł. Nadal nie uważam, że to jest dobry pomysł. Karina. A ja uważam, że to jest dobry pomysł. Masz prawo decydować, ale musisz się też zgodzić na moje warunki. To znaczy? Musimy się dogadać. Z racji tego, że ja dzisiaj jestem prowadzącą tego odcinka, przedstawię ci teraz reguły, dzięki którym będziesz mógł dołączyć do naszego składu. Będziesz musiał wykonać różnego typu zadania. Ale jakie zadania? Zadania. Ale nie będzie żadnych zadań, dlaczego mają robić jakieś gówniane zadania? Że słucham? Nie dość, że nikt go tutaj nie chce, to jeszcze w ogóle ma nie zrobić zadań i po prostu tak sobie dołączyć do kanału? Tak, ty jesteś niepoważna? Jest zły przecież. Ale czego Wiolka, to jest twoja rodzina, to mówi samo za siebie, że to jest zło najczystsze. Co by się nie działo, ty i tak staniesz po stronie rodziny. No to akurat prawda. Ja się podejmę każdego wyzwania. Co? Wiesz o tym, że ja się podejmę każdego wyzwania. Co? Tego się boisz. No właśnie, no to on się podejmie. No. Ty się podejmiesz, tak? No tak. Wymyśl coś dobrego, bo cofniemy i będziemy to robić do rana. No ja mam pierwszy taki pomysł, żeby na przykład spalił swoje odzienie wieśniackie. Jako... Ja. Żeby się... I co, w gaciach będzie chodził, tak? Rinka, co ty w ogóle za zadanie dałaś tak naprawdę, bo... Żeby sprawdzić jego właśnie takie zdolności do realizowania zadań. Jak widać, nie potrafi sam zrealizować. Ale dlaczego on w ogóle wziął dredziarza i... Dlatego mówię, sam nie potrafi zrealizować, nie potrafi nawet spalić własnego ubrania. No bo szukają... Myślisz, że ja szukać specjalnie drewna, no to przepraszam bardzo. No dobra, no ale to wiesz, drewno jest wszędzie. To sobie tam wejdź. Ale... No to sobie wejdź, no to zbierz. Widzisz, ile tam jest pokrzyw? Ale oni te pokrzywy torwali gołymi rękoma. Ale czego w ogóle wy mu pomagacie? Bo ja też tego nie rozumiem do końca. Nie pomagam. Przecież powiedziałeś, że go nie chcesz, a teraz mu pomagasz nagle? Nie pomagam, tylko chciałem. No przez przypadek mu pomogłem. Nie pomagasz mu przez przypadek mu. Doskonale wiesz, co robisz. I ja zostałem sam tak naprawdę. Nie mów tak! Jestem z tobą, tylko z tobą, zawsze z tobą. Ściągaj tutaj gacie i pakuj do miejsca. Gacie też. Nie no, gaci niech nie ściąga. Przesady. Zresztą te gacie to chyba z jakiegoś Pepco, co? Tak. Skałpandok. A, no i widzisz, no i miastowo. Miastowo. A ty nie masz podobnych przypadków? Ale ja? Wspomnienia. Kończy się twoja legendarna koszula, w której występowałeś prawie na każdym filmie. Robiłeś sobie ostatnie zdjęcie? Właśnie. Dawaj, wyciągaj telefon, zrób mu fotkę, tak jak on pali te ubrania. Będzie śmieszna na Insta. No co, no mamy, pierwsze zadanie zaliczone. A przepraszam bardzo, co ty robisz za przeproszeniem? No daję ciuchy, twoje stare, chyba mogę. Nie będziesz mi wchodził. No nie będę, ale dlaczego masz oddawać moje rzeczy? To mogę czy nie? W majtkach mam chodzić? Dobrze, daj mu to. Że też, no to co ci szkodzi? Co jeszcze, to są te wyzwania właśnie, tak? To są no właśnie wyzwania. Widzę, jakie te wyzwania. Oni próbują chyba mu umilić życie, a nie dać wyzwania. Przejdźmy do czegoś konkretniejszego. Drugie zadanie? No. Może dredziarz mnie wybić. Nie wiem, czy chce się pytać jej, ale ona... Ale przejmuję pałeczkę. Karinka dzisiaj prowadzi, więc Karinka dzisiaj wymyśla. Ale to nie znaczy, że nie możemy zarzucić pomysłem. No możecie zarzucić, a ja rozważę tę propozycję.
Dredziarz, jesteś pewny? To jest hardcore. No jestem pewny. W sensie to nie jest hardcore moim zdaniem. To jest takie średnie. Dobra, Karinka, postanowiliśmy razem z Dredziarzem, musisz przekazać informację, że chłopak ma zerwać pokrzywę, przynieść ją tutaj i skonsumować. Nie wiem, ani scenie mu się krzywda? Nie. Przynieś największą pokrzywę, jaką znajdziesz i proszę ją tu skonsumować. Podoba ci się? Kamuś? Może odpowiadać być? Czy nie? Może być. Starałem się, no musiałem ponad pół kilometra wejść w las, żeby ją znaleźć. Nie no, tutaj mamy dużo pokrzywy, nie? Masz widelec, sztuczkę. Może macie do tego? Bo ja ty chyba jesteś nienormalny, jakiś niepoważny. Chcesz z ketchupą mieć pokrzywę? No tylko z ketchupem. Może to mu ulży. Może to jakaś metoda, nie wiem, jakieś tajniki, że z ketchupem mniej boli. Ale ona wygląda, Jezu. Mi się niedobrze robi na ten widok. To jest obrzydliwe. No cóż, no smacznego. Dziękuję bardzo. Oj, zaraz coś nie będzie tak miło, coś czuję. Dogodny okres, naprawdę dobry. Dojrzała? No, dojrzała. No widać, że dojrzała, nie? Nie, ja podziękuję. On udaje twardego, ale gwarantuję ci, Wiolka, że aż tak twardy nie jest. Gwarantuję. Dawaj, spróbuję. Ale wiecie co? W sumie jest trochę gorzka strasznie. Ale muszę zjeść całą? No. Ale mi się wydaje, że już tak, i tak już dużo zjadł. Że słucham? Ale wy wyznaczyliście zadanie, no wykonał je prawie. Że słucham? Oni są przeciwko nam. No tak, ja prowadzę, ja decyduję. Wykonał zadanie, a wy nie macie z to gadania, no. Ty jesteś bezczelna, Karina, w tym momencie. Jestem bezczelna. Czyli wykonałem zadanie. Ja prowadzę odcinek, ja decyduję. Ja uważam, że okay. Nie. No, co jest? Po co przyszliśmy w ogóle na dwór? No bo jedziemy do sklepu i w tym sklepie Adam będzie miał do wykonania kolejne Adam? Zadanie. Adam, a jak inaczej, no? Ale kto to Adam? Adam, kuzyn Wioli. Skąd ty wiesz, jak on ma na imię? Wiola to jest prawie nasza rodzina, rodzina Wioli to też dla nas rodzina. Aha, to ja powinienem znać pół miasta. No, tak powinno być. Mniejsza, pojedziemy do tego sklepu i będziecie mogli mu wymyślić piosenkę, tekst piosenki, którą on będzie musiał zaśpiewać w tym sklepie publicznie. Właśnie. Ale możemy ułożyć dowolnie, no tak, co chcemy? No chciałabym się zrekompensować. No dobra. Dredziarz! Wręczam ci ten cudowny tekst napisany przeze mnie. Proszę, oto on. Ogólnie ja nie wchodzę z wami. Że co? Mimo, że to był mój pomysł, ale ja nie chcę sobie wstydu po prostu narobić. Ja będę się wstydził tego nagrywać. Musisz wydrzeć ryja, nie? Tekst jest ostry. Krzyczeć właśnie, tak? Tak, to. Jestem w tej Biedronce, no i robię sobie rapy. Jestem w tej Biedronce, no i kupię ser na raty. Nie stać mnie na bułki, no i nie stać mnie na kwiaty. Kupię jej batona, niech się cieszy, szkoda kasy. Nie dostałem dziś wypłaty, ale jestem głodny jak ten pies i kudłaty. Jak modelka z Instagrama zeżrę sobie trochę baty. Nie wydam tu grosza, szkoda na to mojej kasy. Jesteś dalej? O, przepraszam pani. Jeszcze raz? Przez przypadek wpadliśmy na coś dalej? No jeszcze raz! Yo! Jestem w tej Biedronce, no i robię sobie rapy. Jestem w tej Biedronce i kupię ser na raty. Nie stać mnie na bułki, no i nie stać mnie na kwiaty. Kupię jej batona, niech się cieszy, szkoda kasy. Yo. Nie dostałem dziś wypłaty, ale jestem głodny, jak ten pies i kudłaty. Zaraz. Jak modelka z Instagrama zeżrę sobie trochę kamerę. Już, nie wydam tu grosza. Ale na to moje kasy. Dobrze, a ładnie śpiewa. Do widzenia. Jakim prawem nagrywacie? No dobra, jak na razie wykonał wszystkie praktycznie zadania, ale po co tutaj przyszliśmy, co? No, żeby wykonał nowe zadanie. No, co wymyśliłaś? Będzie pchać auto. O jest, ambitne. Ale to jakiś musi mieć odcinek wyznaczony. Ile ma metrów przepchać? Jak nie przepcha, to wylatuje z kanału. Skodę czy to auto? Skodę, no gdzie? No, bez przesady. Szkodę. Nie no, może jednak Audi, no zobacz. Może jednak Skodę? No dobra, Karinka, decyduj. No Skodę, no Skodę, no gdzie takie wielkie auto, no? No dobra, to słuchaj. Powiedzmy, że do tamtych drzew, tam takie okrągłe. Dobra. Lecz siła, forma, masa. Ej, ale to jest niemożliwe, przecież on nawet tego nie pchał. Zobacz, no bo to samo z góry zleciało. No właśnie. Ale tam będzie zaraz, będzie mieć pod górę. No to chodź, dawaj. No bez sensu, jak on to już zrobił. Wykonamy. Dobra, to troszeczkę powiem wam, że jednak źle obliczyłem, bo myślałem, że to większą ciężkość mógł sprawić. Trudno, masz problem. Inaczej sobie to troszeczkę wyobrażałem, szczerze mówiąc. Ja też myślałem, że te zadania będą cięższe. Dawaj do tego bagna go, niech przejdzie przez całe bagno. To jest dopiero wyzwanie. Niech się wytarza w bagnie. Wytarza. Wytarzać się każdy może. Ale nie o to ale chodzi. Niech przejdzie przez cały bagno. Przejdzie od początku do końca, przecież to jest dopiero wyzwanie. Ale słuchaj, niech przejdzie przez całe bagno. Ja chyba nie przeszedł. I niech zrobi jak Szrek, czyli wykąpi się w błocie. Mocne, to jest chyba najcięższe wyzwanie, nie? Jesteś gotowy? Chcesz mnie trenować czy nie? No to właśnie idź, a nie. Ale po co ty w rzeczach wchodzisz? Przecież możesz cię ściągnąć. Ściągnij chociaż koszulkę. Patrz na tą wodę, wiesz, wolę zostać w rzeczach. Dobra. Tak ale powiem. Ja ci już drugich nie dam. Boże, dobra, weź już nie przeskadzaj, tak? Wchodzi ci do bajora, no hello. Tu na samym starcie już wciąga, nie? Twój kolega tutaj był, tylko że wiesz, że on nie musiał przechodzić całego.
dobra, patent wymyśliłem, będę wszedł na ścinę. Trzeba mieć taktykę, nie? Tak na walkę. Ty jesteś w 1/3 tak naprawdę. Czemu sobie tak radzi? Nie powinien tak sobie radzić, ponieważ powinien wyjść i się poddać, moim zdaniem, ale no sobie radzi, niestety sobie radzi. Bardzo podejrzanie ciepło i zielona woda, tak dziwne, nie? To najbardziej zastanawia ta pijawka, co mu się tam przyczepiła do nogi. Stary, ale... masz całe nogi w pijawkach. Dobra, nie poddam się. Sprzedam na aukcji, na Allegro. Mogę to sprzedać, po prostu sprzedać. 2/3 już przeszedłeś. Kurwa, tam coś pływa. Żaba. Już jest, dobra, przeszedł, udało mu się. Zaliczamy, no, zaliczamy niestety. Serio, myślałem, że na coś więcej postaci. No i widzisz? A pokaż nogi. Jakieś gówno. Elegancko. Uważam robaki po tobie. Ogólnie, fu, obrzydliwe to jest, śmierć od ciebie. Ale to nie koniec na dzisiaj, nie? My tak się łatwo nie poddamy. Spokojnie. Już nie mogę dać. Dobra, co wymyśliłaś, Karinka? No to myślę. Ja się domyślam też. No co tutaj można wymyślić innego niż siedzenie w sali? Toalety, to no dobra, ale ile? Tutaj. Ile masz siedzieć? 15 minut. Nie. Nie. A ile? 15 minut to co to? To jest sama przyjemność. 15 minut to krótko. Pół godziny. Ja zawsze wytrzymuję 10 minut. Godzina. 110 temperatura, także... No, będziemy patrzeć, czy tam przypadkiem nie zgonuje, nie? O, serdecznie mi? Tak. A dlaczego mi? Bo chce się podlizać. Na górze nie siadaj, bo do góry jeździ ciepło. Ale nawet nie będziemy mieli go nagrać. No czemu mu podpowiadasz? To może być tam. Dredziarz, popilnujesz? Bo oni będą próbowali oszukiwać. Dlaczego tak mówię? To dla mnie jest kara, to dla mnie jest kara, bo mi się nie chce. Karinka tutaj wszystkim zarządza, niech ona pilnuje. Nie, to ja w takim razie zostaję tutaj z nimi, bo ona oszukaje. Nie chce mi się tu stać. Dlaczego przez godzinę. Nas masz? Naprawdę myślisz, żebyśmy cię oszukały? Tak. Dobra, w ogóle wielka prze... No i co? Gazinkę mi dała. Wytrzymał. A może zemdlał? Nie, rusza się. Żyje spokojnie. No dobra, wyłaź! Trochę oczyszczę, ale tak to nie ma tragedii. A może wróciłbyś na drugą godzinkę jeszcze? Nie, podziękuję już. Podziękuję już tego. I co, zaskoczone? Nie, no wiedziałem, że wytrzyma. Co ty byś, wymyślisz? Ty byś żadnych z tych rzeczy nie wytrzymał. A, tam. Oj, nie wszedłbyś do tego bagna. Pieprzysz głupoty, Wiolka. Zresztą wcale nie wytrzymałem godzinę 30 ostatnio, więc ja gadasz głupoty. No dobra, wiesz co cię czeka, nie? Zdajesz się sprawę? Obrzydlictwo najgorsze, aż niedobrze mi, nie? Dredziarz, tam nie trać tych jajek, on ma wszystko wypić. Nie, dobra, ty będzie dredziarz lepiej. Będzie dobrze mi, nie? Jak o tym myślę, to mnie zbiera na wymioty. Marnujesz jeszcze, marnujesz. Dobra, to ci dam o jedno więcej, no i tyle. Ile ogólnie jajek? Ile się da? Już jest 10. Do pełna, do końca. 10 już jest. Nie jest 10. Do końca leci, dopóki nie zapełni się cała zawartość w tym, co to jest? Karafka. Karafka? Nie, no nie karafka, ale jak to się nazywa? Podobny. Butelek. O, z zupinkami troszeczkę naleciło. Smacznego. A może dodamy może jakieś przyprawy do tego? Miałbyś ochotę może na... Czemu ty raz? No dobra, wystarczy już tych jajek. Ile tam rzuciliście? 12? Jeszcze jedno. Nie, wystarczy. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Nie odmoszujga się. Co będziemy żałować, nie? Przesadzanie. Na zdrowie, proszę bardzo. Idealnie, zobacz, pokaż do kamery. Idealnie do końca się nalało. Obrzydlistwo. Idealnie. Jezu! Nie wierzę w to. Obrzydlistwo najgorsze. Nie wiem, czy za dużo mu tego nie daliście. To niech wypije do połowy chociaż, no. Bo za dużo faktycznie. Zobaczymy, jak będzie po pierwszym. O fuj. Uj. Jezu, jak mu leci te żółtko z ryja. O Jezu. Cofnij go. Czy nie? Ty ile ty wypijesz? Tak? Ojej! No dawaj, szybko! Dawaj, szybko! Do końca, no! O Jezu! O Jezu! Nie mogę na to patrzeć! Nie mogę na to patrzeć! Dobra, dam już, człowieku! Nie mogę na to patrzeć! Co, ja się mam to wypić? Nie, już nie. Zostaw, weź! Zaliczone? Karinka, zaliczone? Zaliczone, ja już dawno mówiłam, że zaliczone. A mogę trochę... Ona po jednym łyku powiedziała, że zaliczone. Daj mu papier. I co teraz powiesz, co zabiegłeś? I co, nie wiesz co powiedzieć? Uuu, zatkał się. Nie wiem, może się przyda. To co, jakie kolejne zadanie? Ale ty ci smakowało, czy co? No ja nie rozumiem. Bez smaku.
Bez. Na wsi tak się jadło, prawda? Coś tam przed chwilą jajek zjadł, 12? Nie mam pojęcia, rzucałem na ślepo, nie? Ja tak masę. Tak będzie masę robił do walki właśnie. Ty, a daj, dawaj po jednej. No dobra, to co? Zwymiotuję w tym basenie. Widzowie już się domyślają, że musi tam wejść. Musisz tam wejść. Pobijesz mój rekord? I pobisz rekord ryciarza. Oczywiście będziesz mieć ułatwienie, bo nie będziesz 5 metrów pod wodą, tylko będziesz 30 cm pod wodą, żeby ci po prostu głowa nie wystawała. No i tyle. Masz wytrzymać minutę 20. Znaczy ja miałem tam trochę więcej, nie? Ale minutę 20 będzie dobrze. Jak to pobijesz pod wodą, no to jesteś tutaj normalnie już... To jest ostatnie wyzwanie, tak? No ja już więcej go nie chcę męczyć, bo sam siebie męczę tak naprawdę, nagrywając ten odcinek. Dobra, w każdym razie będzie wszystko zaliczone i masz przepustkę, nie? Możesz mieć kilka prób, nie? Po prostu musisz to pobić. Dobra, ja już mówisz? Nie chcę być prowadzącą, bo mnie komary gryzą. To idź już w ogóle. Dobra, dreciarz, przejmij pałeczkę. Jestem dobry, a tym bardziej, że jeszcze... Zapraszam cię do basenu. Jajkami strasznie. Zapraszam cię do wody. Tylko nie zwymiotuj tam w tym basenie, bo może być tak, nieciekawie. To nie jest, że brudna, bo myślą, że brudna. To jest po prostu woda z ziemi, wydobywana z ziemi i ma taki kolor, nie? Ona jest jeszcze lepsza jak te kranowy. Jeszcze lepsza, lepsza. Jest, jak tu komary gryzą. Warto tu wejść. Jak, zimna woda czy ciepła? O, nie jest fajna. Zimna jest. No. Dobra, może dajmy mu tą minutę, co? Ale dobra. Dobra, zobaczymy, jak ci pójdzie. Ja wyciągam już telefon. Pamiętaj, głowa w dół. Zobaczymy, jak sobie poradzisz, nie? Ale co, on musi pod wodą wytrzymać? To tak. To jest tlen, no. No a jak? Nie no, z tlenem. Weźmy mu rurkę, wyłożymy. A tam jest rurka, to jest zawsze... Faktycznie. Dobra, w każdym razie... Ale nie jeszcze... Tak, ale rękę będę trzymał góry, bo mam tutaj... O, ale tu żukie spadł, wie? Fuuu! No dobra, jakie robactwo najgorsze! Obleśne. Nie wiem, czy ja chcę tu stać i być już dobra, przy tym basenie. Ja nie lubię robali. Dobra. Dobra. W każdym razie 3, 2, 1, leci. A bo on ma ten telefon. Co to ma być? To ty, wypierdala mnie do góry. Czekaj, muszę inny to był zły sposób. Pierwsza próba spalona. Leci czas. Trzymaj się tutaj. Chyba na tym odpadnie, wiesz? Na ostatnim zadaniu? Ostatnim nie no, wytrzyma. Wydaje. Myślisz, że minutę 20 czy minutę mu dać? Walnij go w rękę. Nie, dobra, spokojnie. Łapką trzeba. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Minutkę chociaż. Nie ma opcji. Minutki nie? Ale ja wytrzymałbym. Minutki? Ja wytrzymałbym maks 15 sekund, to i tak. Nie ma opcji. Dobrze było. A to był pomysł Karinny? Nie, nie, to był pomysł mój. Ale Karinna prowadzić. Tutaj trafiliście na moją słabość. Co mówisz? Teraz trafiliście na moją słabość, nie dam rady. Ostatnie wyzwanie, widzisz jak to kluczowo wyszło? Dorwaliśmy się do ostatniego wyzwania, odpuszczamy. No to co? Nie. Mi się chyba pora się pożegnać. No. Przykro nam. Ty, ej, nie no. Debil! Takie rzeczy przez cały dzień robił, a ty mu teraz na koniec mówisz, każesz mu siedzieć pół godziny bez tlenu i mu się nie zaliczył, a kto normalny by zaliczył no tyle czasu pod wodą? No, to jest tylko basen, to jest tylko pod wodą, ale wytrzymanie pod wodą. Spoko, masz prób tyle ile chcesz. Więc zostawiamy cię, ja będę cię pilnował i zobaczymy jak ci pójdzie, nie? Chcesz spróbować jeszcze raz? Spróbuję, no. Ja, no nie mów, jak będziesz mówił, że nie dasz rady, to nie dasz rady. A ja chyba dać radę jak się udusi, nie rozumiesz? Dobrze. Nie przesadzajcie. Ty kawał chłopa, dobra, wytrzymasz. Jak wytrzyma, to po prostu mi to powiedz. Dobra. O, idą. No właśnie. Na pewno zaliczył. Zaliczył? Nie podołał. Ja zawsze zaliczył. Nie podołał. No to super, no to mamy sprawę załatwioną. Ale jaką zaliczył? Nie podołał. No, wylatuje z kanału. Zostały zadania. Właśnie, tylko jednego nie wykonał. No, ale miał wykonać wszystkie. Dobra, nie głosowanie, zróbmy głosowanie. Jakie głosowanie? Jakie głosowanie? Głosowanie jest... już było na początku filmu, nie ma żadnego głosowania. Nie, to jest za, żeby zostało. Ja, ale jak... bo to jest sprawiedliwe. Tak, ale ten film nie ma sensu. Ja, a ty jesteś za, żeby został? No, czyli 4 głosy, a ty jesteś... Ale co jesteś... oni robią w ogóle? Oszustwo. Ale to równie dobrze moglibyśmy w ogóle i filmu nie nakręcać, bo nas przegłosowaliście. Tylko jednego nie podobał, tylko jednego, bo to jest praktycznie niemożliwe. To jest niemożliwe. No bo wcześniej to ty praktycznie zemdlałeś w ogóle w tej wodzie, żeby tyle wytrzymać. Dobra, no i warto się poświęcić. W każdym razie nieważne. Moim zdaniem to jest nie fair. Wyzwania powinny zostać wykonane od początku do końca. Też tak uważam. Oprócz jednego. I to, co w ogóle robicie... Ty prowadziłaś odcinek i wszystko twoja wina jest. Twoja wina, bo to ty prowadziłaś. Gdybyśmy my prowadzili, to by tak nie było. No ona prowadziła. Jesteście chamą, no to wszystko słyszy, kurde. Ale co słyszy? No przegrał. On chyba zdaje sobie sprawę, że przegrał. Nie, wygrał. Dobra, tylko jedno zadanie przegrał. I się rozpakować. Dobra, rozpakuj walizę i możesz się zakwaterować. Ja bym chciała coś wtrącić.
chodzi, chyba taki sam tatuaż jakby. No właśnie no. Nie wiem, dlaczego on zrobił ten sam tatuaż. Ale w sumie to jest, kurde, duże poświęcenie, taki tatuaż, jakby nie patrzeć. Nikt tak o sobie tatuażu nie robi. Niech ten tatuaż cię przekona, no. Wszedł, kurde, do bagna. Dobra, już nie bądźmy tacy, nie? Już nie bądźmy tacy. Ale wiesz, że film powinien wyglądać inaczej? To powinno być uczciwe. To powinno być uczciwe. Proszę cię. No i było. Nie było. Było. Nie było. Było. Oszukaliście, przegłosowaliście nas. Potrzebuję trenera, człowieku. Dobra, niech ma tego trenera, niech ma kolegę, niech się cieszy. Znalazłeś przyjaciela. Kamuś, nie pożałujesz.